Podczas obrony swojego terytorium trzeba wiedzieć, jak daleko mogą się przemieszczać armie wroga. Kliknij jedną z takich armii, by wyświetlić jej zasięg ruchu. Gdy jakaś armia blokuje ci drogę, teren wąskiego gardła jest podświetlony. Aby się przedostać, musisz walczyć lub znaleźć alternatywną trasę. Każda armia, flota lub agent mogą dostarczać informacji na temat znajdującej się w pobliżu wrogiej armii, floty lub osady. Dokładność tych informacji zależy od rodzaju postaci zajmującej się szpiegowaniem. Szpiedzy sprawdzają się w tej roli lepiej niż generałowie. W miarę jak jednostka walczy i uchodzi z życiem z kolejnych bitew, zyskuje punkty doświadczenia, zwiększające jej umiejętności w przyszłych starciach. Doświadczenie zwiększa morale, zatem prawdopodobieństwo załamania się i ucieczki doświadczonej jednostki pod wpływem stresu i zmęczenia jest mniejsze. Thank you.
Szpieg może sabotować nieprzyjacielskie budynki. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie miasto, a potem wybierz z listy budynek do sabotowania. Twój szpieg uda się do wskazanego miejsca, a po przybyciu podejmie próbę sabotażu. Dżentelmeni mogą się pojedynkować. Dbaj jednak o nich. Nie ma ich zbyt wielu i nie można ich werbować. Utrata jednego dżentelmena może zakłócić marsz ku przewadze technologicznej.
все останется в тайне. Да, милорд! Zajęcie portu za pomocą armii uniemożliwia wrogowi prowadzenie handlu i budowę nowych statków. Zwróć uwagę, że portu nie można oblegać. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym porcie, a twoja armia wmaszeruje do niego. Jeśli w porcie stacjonuje wroga armia, będzie trzeba natychmiast z nią walczyć. Możesz przeglądać porady otrzymane wcześniej, używając przycisku wstecz umieszczonego na wyświetlaczu doradcy. Ваше Величество, скрытность – моя стихия. Выдвигаюсь на место. Незаметный, как тень.
pracę! Вынужден отдохнуть. Budowa bibliotek, szkół, uczelni i uniwersytetów umożliwia opracowywanie nowych technologii i idei, które zapewnią Twojemu państwu przewagę nad rywalami. Budynki te generują dżentelmenów i uczonych prowadzących badania, a ponadto wywierają pewien wpływ na wykształcenie społeczeństwa. Lecz to drugie, przy braku odpowiedniego podejścia może się źle skończyć. Ludzie z pomysłami wyrastającymi ponad ich pozycje mogą powodować zamieszki lub coś gorszego.
Faktoria handlowa umożliwia państwom europejskim handel z resztą świata, która nie pojawia się w grze. Aby przystąpić do takiego handlu, wybuduj statek handlowy, pożegluj do faktorii handlowej i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kotwicy. Действую. Слился с тенью. Thank you.
ваша светлость. К бою готов. Вашим услугам, ваше величество. Да. Жду ваших приказов. Zwycięstwo w bitwie nie zależy wyłącznie od liczebności wojsk. Bardzo ważne jest zrównoważenie jednostek i umiejętności dowódcy. Przed przystąpieniem do ataku sprawdź stosunek sił, pogodę i dostępne wiadomości, lecz uważaj.
Jeśli to ciebie zaatakowano, uniknięcie walki może być niemożliwe. Przyciski u dołu okna oznaczają różne możliwości bojowe. Wskazuj, bardzo duża armia lub flota obejmująca dwie lub więcej grup jednostek może nie być w stanie... Generałowie rozstawiają swoje wojska zgodnie z rangą. Generał wyższy rangą rozstawia po dowódcach niższych rangą, co pozwala mu na obserwację rozlokowania przeciwników niższych rangą przed rozstawieniem własnych wojsk. Diabła z tą pogodą! Z wilgotnym prochem niewypały są pewne!
Silny upał lub mróz zmniejszają morale jednostek nieprzywykłych do życia i walki w takich warunkach. Niektóre jednostki mają naturalną odporność na kaprysy pogody. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Вот так! Да, с головой то он был покрасивше! Ой! Zachowanie przez jednostkę odwagi i utrzymanie pułkowej dyscypliny w ogniu walki zależy od morale żołnierzy, które jest miarą dumy i wiary we własne siły. Cechy te są umacniane przez szkolenie, doświadczenie i obecność generała. Trafi nadmiar swoich ludzi. Morale jest najsłabsze, gdy wróg ma poważną przewagę liczebną i techniczną. Nie ma już nadziei, panie! To prawie koniec tej bitwy! Twoja armia poniosła straty i wymaga nowych rekrutów do uzupełniania szeregów. Jeśli taka armia zawiera generała i przebywa w przyjaznym regionie, uzupełnienie nastąpi automatycznie. Armia bez generała może być uzupełniana tylko w osadach należących do tego samego państwa. Im bliżej regionu z nowymi rekrutami znajduje się dana armia, tym szybciej zostanie uzupełniona. Jeśli uzupełnianie nie następuje, być może armia znajduje się we wrogim regionie lub obszarze wyniszczenia. W tym regionie znajduje się nieużytkowana ziemia nadająca się pod uprawę. Budowa gospodarstw przyspieszy wzrost liczby ludności i zapewni dochód z handlu.
Марш! Ваших приказов. Вперед! Марш! Uaktywniony pion należy do innego państwa. Nie możesz wydać tej jednostce żadnego rozkazu. Uaktywnij jedną z własnych jednostek, aby dokładniej poznać... Smirna! Wперед! Bajcy! Wперед! Вашим услугам!
Камелот!